No, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Tym razem, wybaczcie mi, ale zrobimy sobie wybierz kartę. Średnio się czuję, Wam powiem. Średnio się czuję, więc dobrze już mnie znacie. Ci, którzy już są ze mną dłużej, że w takich wypadkach po prostu nie robię czytań dla każdego znoku, tylko robimy sobie trzy grupy i wybieracie, które najbardziej z Wami rezonuje. Także kochani, czytanie dotyczy oczywiście przyszłego tygodnia, czyli od 11 do 17 października 2021 roku. I jak zwykle macie, tak jak wcześniej wspomniałam, trzy grupy do wyboru. Grupa numer 1, Boski Tarot. I tutaj w podpowiedzi mamy różowe piórko. Grupa numer 2, Light Seer's Tarot. I tu w podpowiedzi jest błękitne piórko, niebieskie. I grupa numer 3, Anima Mundi Tarot. I w podpowiedzi jest piórko fioletowe. Mam nadzieję, że wybrane. Jeszcze tak z ogłoszeń. Tradycyjnie pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko to, co dla Was, resztę zostawcie. Jeżeli jedna grupa kompletnie z Wami nie rezonuje, sprawdźcie sobie drugą bądź trzecią. Czasóweczka będzie w opisie pod filmem. No i właśnie, a propos opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, także zajrzyjcie proszę. Może akurat się przydadzą. Dobra, kochani, nie przedłużając, lecimy z czytankiem na przyszły tydzień. Grupa numer 1, grupa numer 2, grupa numer 3. Wybrane? To lecimy. Ja przechodzę do grupy numer 1. Oczywiście jak zwykle robimy bez przerwy. Ja te talie pozabieram. Ok. Dobra. Może tak. O. Witam Was serdecznie, grupa numer 1. Jeżeli wybraliście talię Boski Tarot i to nasze śliczne różowe piórko, no to to jest Wasze czytanie na przyszły tydzień, czyli od 11 do 17 października. Talia jest już przetasowana, ją tylko przełożę. No i zobaczmy, grupa numer 1. Co tam u Was? Energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego może się wydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. I oczywiście karta opiekuńcza. Karta opiekuńcza dla Was. Ile wypadło? Dwie. To bierzemy. Dwie weźmiemy oczywiście, że tak. Co tam? Dwie takie skrajne wyszły, kochani. Po pierwsze wyszła energia. Uznaj swą siłę. Każda burza przynosi początek nowego. Może szykować się burzliwy tydzień, który przyniesie jednocześnie też i burzę, a później wyciszenie, bo mamy też ciszę, kochani, czyli pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie. Dobra, czyli mamy tutaj te dwie energie. Może tu położę, żebyście widzieli. Okej. Dobra, to lecimy. Talia dopowiadająca jest. Zaczynamy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Ósemka mieczy. No i tu widzę, że są jakieś problemy. Są jakieś zagwózdeczki w głowie i no, kurde, kombinujecie na wszystkie sposoby, jak wyjść z tej sytuacji, ale chyba średnio widzicie wyjście z tej sytuacji. Wygląda na to, że bardzo, bardzo tutaj nad czymś myślicie. Jest dużo stresu w związku z tym. Czujecie, że utknęliście w jakimś punkcie, w jakimś martwym punkcie, tak? Że coś Was blokuje, że Wy sami siebie blokujecie. To znaczy nie, to jest takie odczucie, że coś Was blokuje, tak? Inne osoby, jakieś sytuacje, jakieś prawa, jakieś różne rzeczy, tak? Ale kochani, ósemka mieczy mówi, że ten problem jest tylko i wyłącznie w naszych głowach, tak? Że zawsze jest wyjście sytuacji. Ta kobieta nie jest związana jakimiś sznurami czy coś, tylko to jest pajęczyna, więc wiecie, no pajęczynę łatwo jest zerwać, jakby nie patrzeć, tak? Także kochani, zawsze istnieje wyjście z sytuacji, pamiętajcie o tym. No i zobaczmy. O czym tutaj tak myślicie? Co Was tak więzi, że tak powiem, intelektualnie? Może wyjdzie dalej. Co miłego się wydarzy? Cesarzowa, kochani, wygląda na to, że cokolwiek by się nie działo, tak naprawdę, cokolwiek tam w tej główce Waszej się nie dzieje, pięknie sobie poradzicie i wyjdziecie tutaj z problemu, ponieważ cesarzowa
No kurczę, jest jedną z takich wyższych kart w tarocie i właśnie mówi o tych kreatywnych pomysłach, o ideach, o rozwoju, o pewności siebie. Także cokolwiek tutaj w waszej głowie się, kochani, nie dzieje, wygląda na to, że naprawdę pięknie sobie z tym wszystkim poradzicie. Cesarzowa to jest wzrost, więc może chodzić o awans, może chodzić o rozwój własnej firmy, może chodzić o wprowadzenie jakichś swoich pomysłów w życie. Dla osób, które starają się o dzidziusia, jak najbardziej jest to dla was, kochani, możliwe w tym tygodniu. Może, albo starajcie się po prostu, albo dowiecie się, że jesteście w ciąży i to będzie naprawdę bardzo szczęśliwa nowina. Dla niektórych z was może to być zamążpójście, oświadczyny. Dla niektórych z was, zwłaszcza singli, poznanie kogoś, kto będzie gotowy właśnie na stabilizację, na związek. Ale cesarzowa to jest również wzrost ten emocjonalny, intelektualny, duchowy. To jest dbanie o siebie. To jest pójście do spa, do fryzjera, tak? Zadbanie o takie swoje przyjemności. Pójście na kawę, dobry deser, cokolwiek, tak? Także, kochani, zapowiada się bardzo ciekawy i taki satysfakcjonujący tydzień. Zobaczmy tą cesarzową. O cóż tu musi, może jeszcze chodzić? Ósemka pentakli, także może to być coś w związku z pracą. Trójka kielichów, no tak, jakiś sukces, jakiś sukces. Świętowanie, pojednanie z kimś. Za dużo wypadło, czekajcie, pozbieram. Okej, jeszcze raz. Gwiazda. Paść kielichów. No dobra, no dobra, kochani, bardzo ładne karty, naprawdę bardzo ładne karty i wygląda mi to troszeczkę na sprawy zawodowe, ale zaraz powiem o związkach. Dla osób, które poszukują pracy, zdecydowanie może przyjść, może tym się tak martwicie, tak, że tutaj jest problem ze znalezieniem pracy, pracy, która będzie korzystna i finansowo, i satysfakcjonująca. Kochani, paść kielichów oznacza, że albo sami wpadniecie na jakiś rewelacyjny pomysł, albo z zewnątrz przyjdą jakieś informacje, wiadomości, albo ni stąd, ni zowąd wpadnie wam jakaś oferta po prostu fantastycznej pracy, która będzie spełnieniem waszych marzeń, która pozwoli wam się rozwijać, stawać najlepszą wersją siebie, doszkalać, tak? Może być związana również najpierw z jakimś kursem doszkalającym, zanim rozpoczniecie zawód. To będzie naprawdę wszystko bardzo satysfakcjonujące. To będzie powód do świętowania, do podzielenia się dobrą nowiną ze znajomymi, z przyjaciółmi. Także, kochani, no, idzie do was naprawdę taka spełniona nadzieja. Jeżeli oczywiście macie pracę, albo walczycie o jakiś projekt, albo prowadzicie własną firmę, kochani, ósemka pentakli świadczy, że wspinacie się na wyżyny, wspinacie się po więcej. Jeżeli mówię, prowadzicie własną firmę, czy staracie się o jakiś awans, wygląda na to, kochani, że pięknie tutaj pracujecie na ten rozwój, pięknie pracujecie na ten sukces i w tym tygodniu uda wam się osiągnąć jakiś kolejny próg. Jakieś zwycięstwo, jakiś kolejny punkcik w waszym planie, tak? Jakieś marzonko małe albo wielkie zostanie spełnione i to będzie powód do świętowania. To będzie powód do spotkania się z znajomymi i celebrowania swojego sukcesu, tak? Także, kochani, bardzo fajny w tydzień, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Jeszcze tutaj oczywiście do finansów sobie przejdziemy. Tak samo bym powiedziała. Kochani, jeśli chodzi o relacje, tak? Jeśli chodzi o relacje, wygląda na to, że jeżeli jesteście w stałej relacji, pięknie tutaj pracujecie nad związkiem. Część z was może miała jakieś problemy, zapisała się do jakiegoś psychologa, psychoterapeuty, albo po prostu sami na własny rachunek starali się po prostu, wiecie, wkładać więcej energii, więcej czasu, więcej siebie do tej relacji, tak? No i kochani, no wchodzicie na jakiś wyższy etap. Dla niektórych z was, tak jak wcześniej wspomniałam, małżeństwo, zamieszkanie razem, założenie rodziny, kolejne dziecko, bądź pierwsze dziecko. Cokolwiek, wspinacie się razem, po więcej. A dla moich singli, miejcie oczy szeroko otwarte, ponieważ jeżeli wybieracie się zwłaszcza na jakąś imprezkę, być może pracowniczą, może to być jakiś sukces pracowniczy, nie musi, no to możecie spotkać jakiegoś wodnika, wagę bądź byka, kogoś z trygonu wody bądź ziemi, kto może okazać się takim spełnieniem marzeń i kto może zechcieć tutaj zaprosić was właśnie na spotkanie, żeby poznać was troszeczkę bliżej. Także, Oczy szeroko otwarte. Dobra, na co uważać? Zobaczmy, na co uważać. A z denarów. Na jakąś nową propozycję stabilizacji, ale czemu? Zobaczmy, czemu na ten as denarów uważać.
Może właśnie chodzi o to, żeby czegoś nie przeoczyć, bo skoro waszą energią jest ósemka mieczy, macie opaskę na oczach, może właśnie o to chodzić, żeby tu nie przeoczyć jakiejś szansy, jakiejś okazji na rozwój, na zapuszczenie korzeni. Królowa buław, okej. Paś pentakli, zdecydowanie tu jest jakaś propozycja rozwoju, wzrostu, jakieś nowe ziarenko zostaje zasiane. Szóstka kielichów, okej. Co jest na spodzie? Dziesiątka buław. Moi drodzy, idzie do was jakaś nowa propozycja, jakaś oferta, jakaś szansa rozwoju, wzrostu, czy to w związkach, czy to w pracy. Zdecydowanie, tutaj paś pentakli, tak? Wiecie, co was może blokować? Przeszły jakieś, jakby to powiedzieć, niewypały, tak? Że jakieś, będziecie mieć jakąś blokadę w związku z przeszłością. Szóstka kielichów może mówić właśnie o jakiejś takiej nostalgii, wracanie do przeszłości, o tym, co nie wyszło, dziesiątka buław, o tym, co nie wyszło. I to was może blokować przed rozpoczęciem właśnie tego nowego etapu w swoim życiu. Tutaj, kochani, musicie być królową buław, tu musicie zadziałać, tu musicie wykorzystać tą szansę, ściągnąć tą opaskę z oczu i ruszyć przed siebie z pewnością, z odwagą, z tym ogniem wewnętrznym, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna propozycja na zapuszczenie korzeni, tak? Na coś więcej, na rozwój, na dobre finanse, na małżeństwo, na związek, tak? Także nie pozwólcie, żeby tutaj jakieś przeszłe sytuacje, przeszłe sytuacje miały wpływ po prostu na wasz rozwój, na kolejne kroki do przodu. Dobra, zobaczmy, co w miłości w takim razie. Śmierć. No, kochani, albo jakiś skorpion na horyzoncie, albo macie do czynienia ze skorpionem, albo sami jesteście skorpionem, albo przychodzi właśnie jakaś transformacja. Totalna transformacja, jeśli chodzi o sprawy miłosne dla was, moi drodzy. Zobaczmy. Siódemka kielichów. Czwórka buław. Sąd ostateczny. Wow! Królowa pentakli. Moi drodzy, grubo. Powiem wam tak, koniec jakiegoś takiego bujania w obłokach i niewiedzenia, co dalej. O, tak bym powiedziała. Tak bym powiedziała. Jeżeli jesteście w relacji, która tak jest, bo jest, ale wiecie... nie wiadomo było, czego chcecie od siebie, albo czy zmierzacie w tym samym kierunku, albo nie było konkretów. O, tak bym powiedziała, nie było konkretów. No to w tym tygodniu zaczną się konkrety. Koniec z jakimś takim właśnie, mówię, bujaniem w obłokach, zastanawianiem się, co dalej, niezdecydowaniem. Jeżeli to wy byliście niezdecydowani, w tym tygodniu podejmujecie konkretne kroki. Jeżeli to partner był niezdecydowany, partner podejmuje konkretne kroki. To będzie totalna transformacja waszej relacji, waszego związku na coś więcej. Wchodzicie, tak jak mówię, na wyższy etap. Dla niektórych z was to będzie kwestia zaręczyn, dla niektórych z was to będzie zamieszkanie razem, dla niektórych z was to będzie, kochani, małżeństwo, tak? Po prostu, zaślubiny. Dla niektórych z was to będzie kupno domu, bo mamy czwórkę buław, która stanowi właśnie to miejsce, ten nasz azyl, to miejsce, w którym czujemy się komfortowo. Kochani, wchodzicie po prostu na wyższy etap, zdecydowanie. Sąd ostateczny, mogą być jakieś sprawy sądowe, które będziecie tu załatwiać, papierkowe, takie urzędowe, bym powiedziała. Także mówię, małżeństwa, legalizacje związków, podpisywanie jakichś aktów notarialnych, cokolwiek. Wszelkie sprawy związane z takim konkretnym podejściem do spraw, tak? Na spodzie mamy króla pentakli, więc mówię, tu zaczynają się konkrety. Więc jeżeli wasz związek jeszcze bujał w obłokach i nie wiadomo było, co dalej, kochani, zaczynają się konkrety. Król pentakli świadczy, że wy, bądź partner, bądź po prostu oboje, jesteście na tym samym poziomie teraz, jesteście gotowi zainwestować w tą relację, żeby stworzyć coś więcej, żeby stworzyć solidny, fajny, taki o mocnych fundamentach związek, moi drodzy. Także mam wrażenie, kochani, że tutaj każda burza przynosi początek nowego. Jeżeli teraz jesteście w trakcie burzy, jeżeli teraz jesteście w trakcie tej ósemki mieczy, a propos właśnie, co dalej z tym związkiem, co dalej z tą sytuacją, co dalej z tą relacją, no to kochani, w tym tygodniu odzyskacie spokój. Będzie jakaś rozmowa, będą propozycje, będzie ustalanie po prostu, co dalej z tym robimy. I da wam to duże poczucie spokoju, ukojenia, poczujecie się stabilnie w tej relacji, ponieważ mówię, tutaj zaczną się konkrety. Tak samo moi single,
tak, moje single. No koniec z takim. Znaczy tak, powiem wam tak. Powiedziałabym, że są tutaj dwa typy singli. Ci, którzy randkują i mają do wyboru więcej niż jedną osobę i nie wiedzą, na kogo się zdecydować. Jeżeli tak jest, no to w tym tygodniu padnie jakaś decyzja i naprawdę stanie się coś takiego, że wybierzecie jakąś jedną osobę, która będzie najbardziej stabilna ze wszystkich i z którą będziecie chcieli tutaj zainwestować więcej, tak? To będzie ten moment decyzji, moment transformacji, moment odrodzenia waszego i tej relacji, żeby wejść po prostu na wyższy etap, tak? To już będzie konkret. Decyduje się na ciebie, ja się decyduję na ciebie, tworzymy razem relację, tworzymy razem związek, chcemy tego samego i idziemy w tym kierunku. Dla singli, które kompletnie nikogo nie mają, no to kończy się okres taki właśnie bujania w obokach i idealizowania, ojejku, chciałbym takiego partnera, a bo tu nikogo nie ma, ojejku, a gdybym tu miała, to bym była szczęśliwa. Wiecie, takie, co by było, gdyby, Kochani, to się dla was kończy, ponieważ naprawdę na horyzoncie jest ktoś bardzo, ale to bardzo konkretny dla was. Ktoś, kto jest gotowy na stabilizację, na założenie rodziny, na zamieszkanie razem, na trwały, fajny związek oparty na wzajemności, na solidnych fundamentach. Widzicie, tu jest para, która się dopiero poznaje, która randkuje, która jest na pikniku, dają sobie kwiatki, te spojrzenia, a tu jest para, która jest kościotrupami i spędzili razem całe swoje życie, bawiąc się, ciesząc się i miłując, tak? Także, kochani, tu jest szansa na jeżeli długo i szczęśliwie i to po wsze czasy, tak? Do końca naszych dni. Więc szeroko otwarte oczyska, moje drogie single. Dobra. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Królowa mieczy. Możecie tutaj mieć do czynienia z kimś z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Oczywiście to możecie być wy. Ale wygląda na to, że szykuje się jakaś klarowna komunikacja. Jakaś rozmowa oparta na takiej, wiecie, na faktach, o, tak bym powiedziała. Bez emocji, bez niepotrzebnej dramy, bez niepotrzebnych jakichś tam, no wiecie, rozdrabnianie się na sprawy. Tu jest jakaś konkretna rozmowa, konkretna wymiana informacji a propos czegoś. Zobaczmy tę królową mieczy. Możecie tutaj oczywiście mieć do czynienia z kimś takim, kto bardzo logicznie podchodzi do życia, kto jest zdystansowany od emocji, szczególnie jeżeli trzeba podjąć jakąś decyzję, pójść w jakimś kierunku. Może to być osoba, która służy wam zawsze dobrą radą. Zobaczmy. Król buław. Wieża. Trójka buław, dziesiątka mieczy, siódemka mieczy, trójka mieczy. No, moi drodzy, wygląda na to, że może przyjść do was ktoś, kto jest albo świeżo po rozstaniu, po rozwodzie, albo w tym tygodniu dowie się, że został zdradzony, oszukany i dosłownie te miecze w plecy zostały wbite, tak? To nie jest wasza energia, kochani. Nie sądzę, żeby to była wasza energia. Jeżeli jest tak, no to odwróćcie sobie. Ale mówię, ja tu w miłości widzę naprawdę bardzo dużo szczęścia, dużo takiego spełnienia. Więc mówię, nie czuję, żeby to była wasza energia. Jeżeli tak jest, odwracamy. Wiadomo, jakie zasady. Ale kochani, ewidentnie przychodzi do was ktoś, kto został bardzo, bardzo mocno zraniony. Być może przez jakiegoś tutaj króla buław. Może to było stały związek, stałe małżeństwo, cokolwiek i pojawiły się tu zdecydowanie osoby trzecie, jakieś przykre sytuacje, oszustwa, kłamstwa, manipulacje i doszło do jakiejś zdrady. I dosłownie świat tej osoby tutaj się zawalił, ona w tym momencie nie wie, co robić, w którym kierunku pójść, jak to ugryźć. I wygląda na to, moi drodzy, że to wy będziecie tutaj tą królową mieczy, będziecie starali się wyciszyć emocje, żeby, nie wiem, podpowiedzieć jak najlepiej tej osobie, może wskażecie jakiegoś dobrego prawnika, notariusza, jakąś pomoc, tak, z zewnątrz, która ewentualnie właśnie tutaj pomoże wspomóc tą osobę w dokonaniu jakiejś tam decyzji, podjęciu jakiejś decyzji i kolejnych kroków, co dalej, tak? Wygląda tutaj na jakąś wyprowadzkę, przeprowadzkę, totalne zmiany w życiu. Także ta osoba będzie potrzebować na pewno waszego wsparcia, waszego też takiego drogowskazu, być może zakwaterowania przez parę dni, póki nie poukłada sobie parę tam spraw w swoim życiu. No ale mówię, tutaj jakaś wieża po prostu padła, życie tej osoby się zawaliło. Może właśnie to jest też
wiesz, ta burza, która tutaj przyjdzie, tak, jakaś w ogóle, może w ogóle się nie spodziewaliście, bo mamy Królową Mieczy, mamy Króla Buław, ogień i powietrze bardzo fajnie ze sobą współgrają. Może to była bardzo zgrana para i nikt się nie spodziewał, że tutaj, nie wiem, właśnie doszło do jakichś zdrad, do jakichś oszustw. Nawet nie chodzi o, no właśnie, to mogło być zdrady, kochani, to mogło być zdrada, ale to też mogło być oszustwo na jakimkolwiek innym aspekcie, materialnym, wiecie, finansowym i tak dalej. Także tu zdecydowanie wydarzyło się coś przykrego, coś naprawdę bardzo, bardzo trudnego w życiu tej osoby i będzie potrzebować waszego wsparcia. Dobra, no to co w pracy, zobaczmy. Król Mieczy, decyzje, przewodzenie innymi, taki leadership, wiecie. No, fajnie, fajnie. No, dla części z was, kochani, zdecydowanie szykuje się awans. Bądź właśnie, jeżeli prowadzicie własną firmę, no to tutaj macie bardzo przejrzysty umysł, inteligencję wykorzystujecie, planowanie, taką strategię, dowodzenie innymi, umiecie po prostu pięknie rozplanować wszystko pomiędzy innymi. No kochani, naprawdę, bardzo, bardzo fajna energia, konkretna, co dalej, planowanie, strategię, używanie mózgownicy oraz swojego doświadczenia do planowania kolejnych kroków, do wprowadzania różnych pomysłów. Tu jest bardzo, bardzo fajny taki ostry umysł, tak? Zobaczmy tego Króla Mieczy. Zobaczmy tego Króla Mieczy. Czwórka kielichów. Ósemka kielichów. O, i coś wypadło. Co wypadło? Piątka mieczy. I świat. Królowa Mieczy, Słońce. Uświadomicie sobie jakąś prawdę, kochani, w tym tygodniu. Uświadomicie sobie prawdę, wydaje mi się, właśnie. Uświadomicie sobie prawdę, że czegoś nie dostrzegaliście w pracy. Albo w swoim zachowaniu, albo w podejściu do wykonywanego zawodu, bądź do zawodu, który chcecie wykonywać, tak? Mamy czwórkę kielichów, czyli to jest to niedostrzeganie opcji. Ósemka mieczy. Macie w tym momencie opaskę na oczach. Pamiętajcie, i tutaj nie dostrzegacie tych opcji, nie dostrzegacie możliwości, nie dostrzegacie czegoś, co moglibyście wykorzystać na swoją korzyść, co by mogło przynieść wam spełnienie marzeń. Kochani, i tutaj mam wrażenie, że właśnie było was dużo tych lęków. Dużo jakiejś nostalgii z przeszłości, dużo lęków, dużo takiej autoagresji też bym powiedziała, jeśli chodzi o siebie, tak? Że kiedyś ci nie wyszło, to teraz na pewno też ci nie wyjdzie, więc po co masz nadzieję, po co coś tam, tak? Takie negowanie siebie. Mam wrażenie, moi drodzy, że jeżeli to jest to, że jakieś lęki z przeszłości, jakieś sytuacje z przeszłości blokowały was przed pójściem naprzód, to pięknie po prostu od tego odchodzicie z tą ósemką mieczy i ze światem. Na spodzie znowu Królowa Mieczy, więc król, Królowa Mieczy. Możesz się szykować jakieś partnerstwo, może jakaś Królowa Mieczy właśnie wam uświadomi pewne aspekty, ale wydaje mi się, kochani, że to jest wasza energia takiego uświadomienia sobie, co jest dla was dobre, od czego tu się należy odciąć, a jaką prawdę przyjąć do siebie, jakie możliwości też się otworzyć z tym światem. Na spodzie mamy, kochani, Słońce. Więc tutaj, w tym czasie, zaczynacie dostrzegać promyk nadziei. Zaczynacie dostrzegać okazję do wykorzystania. Zaczynacie dostrzegać właśnie to słoneczko między chmurami, tak? Tu jest wszędzie, widzicie chmury, ciemno, 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 ciemno. A tu jest Słońce, świeci w pełni. To są pomyślne wiadomości, to są dobre kroki na przyszłość. To jest sukces, kochani, w kierunku którego teraz zmierzacie. Więc bardzo, bardzo dobrze. Powiem wam tak, że jeżeli część z was pracuje tutaj w jakiejś korporacji, gdzieś jest wyścig szczurów, gdzie każdy sobie tutaj w plecy miecze wbija, bo wiadomo, każdy chce się piąć wyżej i tak dalej, to mam wrażenie, że w tym tygodniu uświadamiacie sobie prawdę, że nie warto. Że nie warto, że nie dostrzegaliście jakichś aspektów albo nie dostrzegaliście aspektów właśnie tej pracy, które być może tak, wiecie, trochę podkopywały wasze morale, ale jednocześnie też wyciągały z was energię, tak? Wiecie, taki wampir energetyczny. Ja nie mówię, że ludzie tutaj, którzy was otaczają, to wampiry energetyczne, chociaż może być, ale mam wrażenie, że ta praca mogła być takim wampirem energetycznym, bo cały czas musieliście być tak na spięciu, cały czas na wysokich wibracjach, cały czas aktywni, gotowi do walki. I to może was tak wymęczyło. I przez to, moi drodzy, właśnie nie dostrzegaliście jakichś opcji i odchodzicie pięknie od tego. Kończycie jakiś trudny cykl w swoim życiu, podejmujecie solidne decyzje, słuszne decyzje, które, kochani, doprowadzą was do jakiegoś sukcesu, satysfakcji, i tego Słońca po prostu, tego szczęścia, tak? No, także mówię.
Po każdej burzy wychodzi słońce. W końcu nastanie spokój, że tak powiem was, bo dokładnie będziecie wiedzieli, w którym kierunku chcecie iść, w którym kierunku zmierzacie i co chcecie osiągnąć tam, kim chcecie być. Kim chcecie być po prostu, tak? Super. Dobra, zobaczmy radę w takim razie. No właśnie, rycerz kielichów. Kochani, bądźcie tym rycerzem kielichów, bądźcie z prądem, wykorzystujcie okazję, otwórzcie swoje serce na nowe znajomości, nowe miłości, otwórzcie swoje serce przed partnerem, wykorzystujcie swoje kreatywne pomysły razem z tą cesarzową i rycerzem kielichów, wykorzystujcie swoje kreatywne pomysły, żeby tworzyć własną rzeczywistość, żeby spełniać własne marzenia, tak? I płyńcie, po prostu płyńcie, tak? Bez spiny, bez pajęczyn, bez mieczy, bez opasek na oczy, po prostu płyńcie, tak? Przed siebie. Działajcie. Dobra, to co? Zwierzaczek na koniec dla was. Zobaczmy, co tutaj. No, mamy rybę koi, tak? Karpia koi. There is always enough. No właśnie, zawsze jest wystarczająco. Wy jesteście zawsze wystarczający. I okazje również są wokół was wystarczające, tylko trzeba je dostrzec. Trzeba je dostrzec i trzeba je wykorzystać. Ryby koi, te karpie koi, tak? One są mega wytrwałe. One są takim symbolem szczęścia. Także kochani, płyniecie naprawdę we właściwym kierunku, tylko musicie przejrzeć na oczy i wykorzystać te szanse. Ponieważ mówię, jesteście wystarczający. I okazje, które do was płyną, też będą wystarczające, a nawet więcej niż wystarczające, tak? Z tym słońcem tam gdzieś na spodzie. Mm-hmm. I na spodzie mamy żabę. Clear out the clutter, no właśnie. Zróbcie porządek w swoim życiu, zróbcie porządek w swojej głowie przede wszystkim, nie kombinujcie za dużo, nie blokujcie sami siebie. Zróbcie porządek być może, wiecie, w domu, może za dużo właśnie jakiś bałagan was otacza, który blokuje wasze myśli. 2+8=10, także czas tutaj jakiegoś zakończenia i rozpoczęcia, kochani, czegoś nowego w swoim życiu. 3+6=9, czyli idziecie w kierunku spełnienia marzeń. Więc nie bójcie się, działajcie, zróbcie porządki w swoim życiu i płyńcie, kochani, przed siebie. Będzie wszystko super. Dobra, to co? Na koniec pytanko. Jeśli macie jakieś pytanie, wybierzcie sobie kartę numer 1, kartę numer 2, kartę numer 3, a ja już wam losuję odpowiedź na te wasze pytania. Dobra, odpowiedź numer 1 jest... Odpowiedź numer 2 jest i odpowiedź numer 3. Chcesz, to chodź. Dobra, wybrane? Mam nadzieję, że wybrane. Odpowiedź numer 1 brzmi wielkie, szczęśliwe zmiany. Super. Odpowiedź numer 2 brzmi okazja. I odpowiedź numer 3 brzmi klarowna komunikacja. Dobra, to by było na tyle. Grupo numer 1. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli filmik wam się podobał, łapeczka w górę, mile widziana. A ja zbieram karcioszki i przechodzę do grupy numer 2. Do grupy numer 2. Ojejku, jeżeli mnie tu ktoś słucha, to pytam, też macie taki spadek energii w ostatnim czasie? Ja wiem, że jutro jest 10.10. i mówi się, że to jest taki ostateczny moment zakończenia pewnych spraw i możemy się czuć osłabieni w tym czasie, ale ja to mam jakąś masakrę, wam powiem. Nie wiem, co się dzieje. I cały czas bym spała. Nie wiem, czy to w związku też z przesileniem jesiennym. Może być. Może być. Dobra, czekajcie, przetasuję sobie tylko karty do grupy numer 2. Grupa numer 2.
jest, tu jest, łyczek wody. Witam Was serdecznie, grupo numer 2. Jeżeli wybraliście talię Lightseer Starout i nasze błękitne piórko, no to to jest Wasze czytanie na przyszły tydzień, czyli od 11 do 17 października 2021 roku. Talia jest oczywiście przetasowana, ją tylko przełożę. No i zobaczmy, co tam u Was w tym nadchodzącym tygodniu. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć? A na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Ok. I karta opiekuńcza. Oczywiście, karta opiekuńcza dla Was. Medytacja. Medytacja. Zrób mały krok wstecz. Wsłuchaj się w głos swojej duszy. Dobra. Talia dopowiadająca jest. To lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Świat. Pięknie. No, kochani, kończy się dla Was jakiś cykl karmiczny, albo jakiś po prostu ważny etap w Waszym życiu, być może jakiś trudny etap w Waszym życiu, ale coś tu dobiega końca, by mogło rozpocząć się coś nowego. Świat może również oznaczać po prostu jakieś kontakty zagraniczne, bądź wyjazd za granicę. Część z Was zdecyduje się tutaj na jakiś wyjazd służbowy, do pracy, przeprowadzkę, bądź po prostu jeszcze wakacje, tak? Jakby nie patrzeć, jakieś last minute jeszcze wpadnie, więc super. Świat, tak jak wcześniej wspomniałam, to mogą być kontakty z jakimiś rynkami zagranicznymi, szczególnie na stopie zawodowej. Być może tutaj macie z kimś romans z zagranicy czy cokolwiek, tak? Ale świat to są te właśnie kontakty również z innymi, poza granicami naszego kraju, tak? Poza kraju, w którym jesteście. No ale mówię, świat przede wszystkim zakończenia cyklów. Zobaczmy, co dalej. Co miłego się może wydarzyć? Wieża. Wow, ale coś Was tutaj zaskoczy, ale ponieważ jest to co miłego, więc nie martwcie się, będzie to miłe zaskoczenie, ale coś Was rąbnie. Uch, grom z jasnego nieba. Nie wiem, to może być idea jakaś, to może być jakiś pomysł, to może być spotkanie z kimś, to może być jakaś kompletna transformacja w Waszym życiu. Wieża dla mnie jest tym elementem, który jest szokujący dla nas, bywa wyzywający, bywa trudny, ale wyzwala nas z więzienia, uwalnia nas z jakiegoś więzienia. Może Wy tu zdecydujecie zrobić właśnie jakiś krok wstecz, żeby uwolnić się z jakiegoś więzienia mentalnego, fizycznego, tak, emocjonalnego, żeby móc zakończyć właśnie jakiś cykl i rozpocząć coś na nowo. Mamy tutaj bardzo dużo motyli, co oznacza właśnie transformację, zmianę w życiu. Zobaczmy. Wieża to jest oczywiście skorpion, więc możecie być skorpionem, bądź możecie mieć do czynienia ze skorpionem. Zobaczmy, o co chodzi tutaj z tą wieżą. Co to za drastyczne zmiany u Was, grupo numer 2? Królowa kielichów, trygon wody, rak ryby, skorpion. Sąd ostateczny. Okej. Cesarzowa. Rycerz mieczy, siła, ósemka buław. Wow. Kochani, jeżeli jesteście w stałych związkach niesformalizowanych, to zaskoczeniem dla Was w tym tygodniu może być komunikacja ze strony partnera, że chce czegoś więcej między Wami. Bądź partnerki, oczywiście. Bo mamy tutaj, patrzcie, przejście z królowej kielichów do cesarzowej. Czyli tak jakby wejście na wyższy etap, bardziej
formalny, tak bym powiedziała, tak, razem z tym sądem. Także kochani, dla niektórych z Was to może być kwestia właśnie oświadczyn za mążpójścia, dla niektórych z Was to może być kwestia właśnie rozmowy z partnerem, tutaj partner, partnerka przyjdzie zaszarżować Waszą stronę, kierując się siłą, wewnętrzną mocą, odwagą, żeby przekazać Wam być może jakieś wiadomości, być może o ciąży, kochani, że tutaj wchodzicie na wyższy level, jest ciąża, a jeżeli nie chodzi o ciążę, no to właśnie, że chcę z Wami coś więcej, że chcę z Wami zbudować swoją przyszłość, że chcę z Wami formalnego związku, że chcę z Wami się zestarzeć, tak? Wiecie, no to jest karta mówiąca o tym, że i żyj długo i szczęśliwie, koniec, tak? Aż do śmierci, tak? Tutaj, jak dosłownie bym powiedziała. Także dla części z Was to będzie naprawdę bardzo szokujące, ale to będą bardzo miłe... to będzie miłe zaskoczenie, tak, ze strony partnera. No i wcale się nie dziwię, tutaj świat się, jakiś cykl się jeden kończy i rozpocznie nowy, ponieważ wchodzicie tutaj na wyższy poziom swojej znajomości, wyższy poziom związku. Część z Was zechce tutaj zainwestować w coś, zainwestować być może właśnie jakieś mieszkanie, cokolwiek. No ale szykuje się fajna niespodzianka, szykuje się, kochani, fajna niespodzianka. Dla osób, które są singlami, tak? No widać, kochani, że jesteście tutaj otwarci na miłość, jesteście otwarci, żeby ofiarować swój kielich miłości komuś. No i ktoś tu się pojawia, ktoś tu się zdecydowanie pojawia, ktoś, kto jest gotowy na stabilizację, gotowy na stały związek. To może być waga, to może być byk, oczywiście nie musi, mamy tu jeszcze lwa, mamy trygon. Tak naprawdę mamy bardzo dużo rzeczy, mamy tego skorpiona. Także nie patrzcie na znaki. Ale kochani, pojawia się ktoś, kto jest bardzo, bardzo gotowy na stabilny, stały związek. Kto jest gotowy tutaj zawalczyć o Was, kto naprawdę postawi tutaj na komunikację. Możecie się poznać podczas jakiejś podróży zagranicznej, bądź jakiejś takiej służbowej, czy cokolwiek. No, ta osoba ma bardzo, bardzo dużo odwagi w sobie. Też mam wrażenie, że pokonała wiele swoich lęków z przeszłości. Też przeszłość wiele ją nauczyła, stąd ten aspekt cesarzowej, czyli wejście po prostu na wyższy poziom też emocjonalny, duchowy, intelektualny, tak? Gotowość do zawalczenia o to, czego się pragnie. Gotowość do stabilizacji, tak? Do założenia właśnie rodziny być może. Bardzo, bardzo fajna energia, właśnie taka konkretna, tak? Także tutaj nie ma takiego fiubździu, tylko jest konkret, tak? Może zaskoczyć Was, że ktoś Was widzi właśnie w taki sposób, jako swoją cesarzową, bądź jako swojego cesarza, tak? Jako osobę, z którą chce się tutaj zestarzyć. To może być dla Was bardzo, bardzo duża niespodzianka. Bardzo miła i satysfakcjonująca. Moi drodzy, jeżeli nie chodzi o sprawy miłosne, dla niektórych z Was może to być kwestia podpisania jakiegoś kontraktu, umowy, bądź ukończenia właśnie jakiegoś pasjonującego zadania, w który wkładaliście ostatnio w serce. Ukończy się tutaj dla Was ten projekt, dzięki czemu domkniecie jakiś cykl, domkniecie jakiś proces i będziecie mogli wejść na przykład na wyższy poziom. Awans, lepsza płaca, lepsza rozpoznawalność, jeśli prowadzicie własny biznes czy cokolwiek, ale kochani, cesarzowa świadczy bardzo dobrze o tych aspektach zawodowych. No i mówię, tutaj jest ten sukces, tu jest sukces, tu jest ta zmiana. Może to być właśnie nagłe, może się tego nie spodziewaliście, że tak szybko wszystko pójdzie, ale no, szykuje się bardzo zaskakujący wzrost, rozwój sytuacji. Będzie dużo z tym komunikacji, dużo spotkań. Będziecie musieli tutaj utrzymać też swoją pozycję w ryzach, swoje nerwy w ryzach, tak? Zawładnąć tą bestią wewnątrz Was, żeby tu ogarnąć wszelkie aspekty. Ale cesarzowa wróży bardzo, bardzo dobrze. Dla niektórych z Was też tak myślę, może pojawić się po prostu jakaś trudna sytuacja w pracy. Jakaś sądowa, formalna czy cokolwiek, co z pozoru będzie stwarzać stres, problem i tak dalej, ale z czym sobie po prostu pięknie poradzicie, tak? Z tą cesarzową, królową kielichów, zachowacie ten spokój emocjonalny, tak wiecie, wszystko jest ok, ja to załatwię, tutaj wiecie, tu swoje kontakty jakieś uruchomicie, tu pojedziecie tu załatwicie to, tu zadzwonicie do tego i po prostu pięknie sobie poradzicie z rozwiązaniem tej sytuacji jakiejś trudnej, tak? Dobra, na co uważać w takim razie? Zobaczmy. Paś pentakli. Na jakieś wiadomości odnośnie stabilizacji. Dlaczego? Dlaczego uważać na to? Rycerz kielichów.
i wypadła ta siła i rycerz mieczy. Dziesiątka buław. No kochani, to jest taka informacja dla Was, że jeżeli przyjdą tu jakieś wiadomości, być może trudne wiadomości, może nie trudne wiadomości, jakieś nowe propozycje, jakieś zadania do ukończenia, które tutaj macie, no to musicie działać, to nie jest czas na lęki, na zastanawianie, na karmienie się iluzjami, a już na pewno to nie jest czas na kłótnie. Tutaj trzeba się zebrać w ryzach, tak? Tu musicie zaszarżować, poskromić tą bestię, która jest wewnątrz Was. Kierować się głosem intuicji, ale również inteligencją. I mam wrażenie, moi drodzy, że tutaj jest konieczne, żeby zadziałać coś szybko, żeby zadziałać coś teraz, że to jest dobry moment, żeby zakończyć jakiś właśnie trudny etap w Waszym życiu. Być może, żeby ta propozycja mogła wejść na dobre w życie. Także nie pozwólcie, mówię, żeby jakieś lęki, żeby jakieś takie... tego typu rzeczy Was ograniczały. Ale wiecie, co Wam powiem? Jeszcze z tą dwójką mieczy, z rycerzem mieczy, powiedziałabym tak, że jeżeli wpadną tutaj do Was jakieś nowe propozycje, nowe oferty, szczególnie zawodowe, szczególnie jakieś właśnie współpracy, to też doszukujcie się tutaj prawdy i informacji. Wszystko, co dobrym, drobnym druczkiem, sprawdzajcie, ponieważ... z tą dwójką mieczy tutaj na spodzie może być kwestia, że nie dostrzeżecie jakiegoś ważnego aspektu. Więc tutaj musicie też mieć otwarty umysł, jasny umysł, żeby dostrzec ewentualne jakieś błędy, problemy, tak? Bądź jakieś trudne sytuacje, żeby móc wyjść z tego po prostu dobrze i rozpocząć właśnie tutaj ten nowy etap. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, było zrozumiałe. Kochani, wybaczcie mi. No dobra. Właśnie o to chodzi, że czasem warto jest zrobić mały krok wstecz, tak? Mówię, sprawdzić umowy, sprawdzić, czy wszystkie papiery wypełnione, dokumenty, czy wszystko zostało w terminie zrobione, czy nie ma tam jakichś braków, tak? Bo mówię, możecie tutaj ewentualnie coś przeoczyć, co będzie bardzo istotne w pójściu dalej i w rozwiązaniu tej sprawy, nad którą pracujecie. Dobra, zobaczmy, co w miłości. No i tu mamy asa pentakli. Co ja powiedziałam? Zaczynacie nowy jakiś etap, wejście na wyższy etap, kochani. Zapuszczacie korzenie. Dla części z Was to ziarenko może naprawdę oznaczać dzidziusia. Dla części z Was to ziarenko może oznaczać małżeństwo bądź zamieszkanie razem. A dla części z Was to może oznaczać po prostu partnera, który pojawi się w tym najbliższym tygodniu i będzie gotowy, żeby zasiać z Wami takie ziarenko i wspólnie zapuszczać korzenie na przyszłość. Pięknie, bardzo fajna oferta się szykuje. Zobaczmy tego asa pentakli. No, to już jest solidna propozycja, kochani. To już jest solidna propozycja. Ósemka buław, komunikacja, ruch do przodu, działanie, spotkania, wiadomości. I znowu as pentakli, super! No, no, no! No, tak, as pentakli jest pentakli, czyli z Was może się spodziewać bliźniaków. I as mieczy! Wow! Dziewiątka pentakli, królowa mieczy i słońce. Tak, no i as buław na spodzie, kochani. Trzy asy, pięknie. Wow. Powiem Wam tak, jeżeli jesteście w stałej relacji, która jest niezobowiązująca, no szokiem dla Was może być w tym tygodniu wyznanie prawdy, komunikacja, wyznanie prawdy, że ktoś chce zainwestować w ten związek, że ktoś ma wszystko, jest mu dobrze, ale brakuje mu tej jednej monety, tego jednego pentakla, żeby być w pełni szczęśliwym, kochani. Także szykuje się komunikacja a propos szczęśliwej przyszłości, a propos zaangażowania, a propos właśnie zapuszczenia korzeni. Dla części z Was, mówię, ciąża, nawet bliźniacza, także może tak być. Dla części z Was, kochani, może to być komunikacja a propos właśnie, czy chcemy być rodzicami, czy chcemy mieć dzieci, czy może chcemy mieć więcej dzieci. To może być kwestia jakiejś inwestycji w coś, w mieszkanie, w dom, w jakiś projekt, w siebie nawzajem, w jakiś wyjazd, cokolwiek. Kochani, ale tak jak wspomniałam, z tymi asami, które się tu pojawiły, kończycie jakiś ważny cykl w życiu i wchodzicie na wyższy etap.
po prostu na wyższy etap związku, cokolwiek by to dla Was nie było. Będzie dużo z tym, w związku z tym komunikacji, dużo ruchu do przodu, ukierunkowanie na jakiś jeden wspólny cel. Idziecie tam razem, tak? Z uśmiechem na twarzy, szczęśliwi, podekscytowani podróżą. Dla części z Was to może być właśnie kwestia podróży, zainwestowanie w jakąś podróż, która była Waszym marzeniem, albo właśnie w jakąś przeprowadzkę. Cokolwiek by to nie było, finansowo pięknie sobie tutaj radzicie, stać Was na to. Więc tu jest kwestia po prostu rozmowy, dogadania się i, no i tego optymizmu, tak? Który się tutaj będzie naprawdę bardzo na wysokim poziomie. No a dla moich singli zdecydowanie z dwoma asami pentakli, z asem mieczy i asem buław, który jest na spodzie, idzie do Was ktoś nowy. Ktoś nowy, całkowicie nowy. Nie myślcie o eksach, to nie jest eks, to jest całkowicie nowa osoba, która jest chętna, otwarta tutaj na komunikację, możecie się poznać właśnie w podróży, na jakimś wyjeździe, albo w jakimkolwiek innym środowisku. Aha, ósemka buław to też mówi o internecie, więc możecie się poznać przez internet, przez jakiś portal randkowy, bądź przez jakąś grupę, do której należycie, w której się odnajdujecie. Ósemka buław jak najbardziej też świadczy o internecie, więc dla niektórych z Was to może być kwestia właśnie poznania kogoś przez internet. A jeżeli nie przez internet, podczas podróży, czy podczas spaceru, normalnych również czynności, tak? Ale as mieczy świadczy, że nowa droga jest przed Wami, as pentakli świadczy o tym, że to jest coś stabilnego, coś się rodzi stabilnego, as mieczy to jeszcze też ta prawda, ta iluminacja, ta jasność, ta klarowność, więc jak się poznacie, tu nie będzie żadnych ukrytych aspektów, oboje jesteście singlami, oboje być może w życiu przeszliście na dużo, tak? Co Was zahartowało, ale oboje patrzycie z optymizmem w przyszłość, w budowanie relacji i jesteście gotowi tutaj zainwestować w siebie nawzajem, żeby się poznać, żeby zobaczyć co dalej, żeby właśnie porandkować. Także super, 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 super. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Król kielichów, rak, ryby, skorpion, duża dojrzałość emocjonalna. Ktoś, kto może nie okazuje jakoś, to znaczy nie mówi o swoich emocjach, ale bardziej właśnie okazuje te emocje. Także możecie mieć tutaj z kimś takim do czynienia, może to jesteście Wy, ale mówię, duży spokój, harmonia, to jest też ta medytacja, która Wam wyszła, więc może to być informacja dla Was, kochani, żebyście tutaj zaczęli medytować więcej, bądź jeżeli nie medytujecie, to żebyście spróbowali, spędzali czas gdzieś na łonie natury, gdzieś być może nad wodą, to ukoi Wasze nerwy. Ale zobaczmy, o co chodzi z tym królem kielichów. Król kielichów. Eremita. Mhm. Dwójka pentakli. Mhm. I siódemka pentakli. Na spodzie kupiec. Kochani, to jest związane z jakąś właśnie nową drogą zawodową, mam wrażenie. Oczywiście też z emocjonalnym też może chodzić. Ale tu jest informacja dla Was. Miałam mówić o rodzinie, przyjaciółach najbliższych, ale to jest informacja typowo dla Was, kochani. Że jeżeli stoicie przed wyborem jakiejś, przed dokonaniem jakiejś decyzji, wyborem jakiejś konkretnej ścieżki, w co zainwestować, w co pójść, odpowiedzi są wewnątrz Was. Odpowiedzi są wewnątrz Was. Razem z tym eremitą, razem z tym królem kielichów, poszukajcie odpowiedzi wewnątrz Was. Oczywiście te dwie osoby to mogą być, może być ktoś spod znaku panny, to może być ryby, rak, skorpion, którzy pomogą Wam w podjęciu jakiejś decyzji albo uświadomią jakieś aspekty, ale bardziej bym widziała te dwie karty. Zamknijcie się w sobie, tak, że tak powiem. Właśnie pomedytujcie, wyciszcie się. Odpowiedzi są wewnątrz Was. Wy już dobrze wiecie, w którym kierunku chcecie pójść. Dokładnie wiecie, w co chcecie zainwestować swój czas, swoją energię, swoje pieniądze, swoje emocje, po prostu siebie. Wy dokładnie wiecie, gdzie leży Wasz nowy początek i w którym kierunku chcecie pójść. Tylko odpowiedź musicie odnaleźć w sobie. Wyciszyć się, uspokoić i po prostu zdecydować, tak? Praca i finanse. Zobaczmy, co tu. Dziesiątka kielichów. No i właśnie, tu leży Wasza satysfakcja emocjonalna. Cokolwiek się dla Was kończy i cokolwiek się dla Was zaczyna, przynosi to bardzo duży spokój, ukojenie, szczęście, no i tak jak wcześniej wspomniałam, tą satysfakcję emocjonalną, że jesteście we właściwym miejscu, we właściwym czasie, że jest Wam dobrze tak, jak jest, tak, że czujecie to spełnienie. Wow, zobaczmy tą dziesiątkę kielichów. No, paść pentakli. To jest ten paść pentakli, który tutaj do Was idzie i w którym kierunku musicie zadziałać, tak? Mhm.
żeby stać się tą cesarzową. Dziewiątka mieczy. No właśnie, nie pozwólcie, żeby jakieś lęki was tutaj, kochani, blokowały przed zakończeniem jakiegoś etapu i rozpoczęciem czegoś nowego. Ósemka mieczy, dziewiątka mieczy, kochani. Będzie w związku z tym bardzo dużo stresów, dużo lęków. I tak jak wcześniej wspomniałam, nie pozwólcie, żeby własne myśli blokowały was tutaj przed podjęciem jakiejś decyzji. I mówię, tutaj musicie się otworzyć na ten świat, musicie coś ukończyć, musicie płynąć z prądem, tak? Znowu macie tego króla kielichów, więc mówię, mam wrażenie, że to jest wasza energia, odpowiedzi są wewnątrz was, tak? Jeżeli czujecie się w potrzasku, jeżeli nie wiecie, jakiej decyzji, jaką decyzję podjąć, wyciszcie się, wyciszcie umysł, uspokójcie umysł, tak? Pomedytujcie, weźcie 3 głębokie wdechy albo i 50 głębokich wdechów, ale... starajcie się po prostu... uspokoić, no co wam będę mówić, uspokoić, po prostu uspokoić. Odpowiedzi przyjdą same, bo odpowiedzi są wewnątrz was, razem z tym eremitą, tak? Odpowiedzi są wewnątrz was. Wy dokładnie wiecie, co chcecie zrobić i dokładnie wiecie, gdzie leży źródło tej przyjemności i tej waszej satysfakcjonującej przyszłości, tak? Ale mówię, pojawi się w związku z tym dużo lęków, dużo strachów, dużo stresu przede wszystkim. Możecie mieć nieprzespane noce, możecie naprawdę mieć dużo zmartwień w związku z tym, może to być jakaś drastyczna zmiana, porzucenie jednej pracy na poczet czegoś innego, wyjazd właśnie z kraju, tak? Ponieważ mamy dwa razy świat, kochani, to może być wyjazd z kraju, to może być odseparowanie od rodziny, od bliskich, od przyjaciół, tak? To może być drastyczna zmiana w waszym życiu. Ale kochani, ta zmiana jest konieczna, ponieważ idziecie w stronę dziesiątki kielichów, idziecie w stronę właśnie tego spełnienia, więc warto uspokoić swoją głowę i mówię, wykorzystać tą szansę, żeby dopiąć to wszystko na ostatni guzik, bo przed wami jest dziesiątka kielichów, kochani. Brońcie swojej pozycji. Tu nadchodzi ta wieża, czyli ta drastyczna zmiana w waszym życiu. No i dziewiątka pentakli, satysfakcja, tak? Dużo, dużo pieniążków, kochani, w związku z tym. No dobra, rada. Sprawiedliwość. Zrównoważcie swoją energię, to przede wszystkim. Postępujcie sprawiedliwie, postępujcie zgodnie ze sobą, ze swoją własną tą prywatną sprawiedliwością, tak? Starajcie się spojrzeć na wszystko takim szerszym też okiem. I mówię, i nie dajcie swoim myślom, swoim lękom sobą manipulować, tak? Równowaga, równowaga, równowaga. No i tutaj już jest również ten miecz, kochani, czyli odnajdźcie w sobie odpowiedzi, co tak naprawdę musicie odciąć w swoim życiu, żeby odnaleźć tą równowagę, to szczęście i tą satysfakcję, tak? Spójrzcie prawdzie w oczy, też tak, to mi przychodzi do głowy. Spójrzcie prawdzie w oczy po prostu. Otwórzcie oczy dla niektórych z was. No dobra, to co, zwierzaczek na koniec. No właśnie, mamy kota. Claim your independence. Naznacz swoją niezależność, tak? Bądź niezależny, chadzaj swoimi ścieżkami, dokonuj wyborów zgodnych z sobą, tak? Bądź jak ten kot. Miej gdzieś, co inni o tobie myślą, miej gdzieś, co inni by zrobili na twoim miejscu. Rób swoje zgodnie ze swoim sercem, ze swoją intuicją, ze sobą po prostu, tak? No, ten kot ma skrzydła i to są skrzydła takie motylkowe, bym nawet powiedziała troszkę. Nie, może nie motylkowe. No ale kochani, nabieracie skrzydeł, tak? No. I mamy niedźwiedzia brunatnego. Time to take out. Take time out, przepraszam. No właśnie, o, to jest to, kochani. Take time out. Jeżeli czujecie, że zbyt dużo jest stresów, zbyt dużo macie na głowie i czujecie troszeczkę się właśnie w tym więzieniu mentalnym, kochani, weźcie, zróbcie sobie przerwę. Po prostu, zróbcie sobie przerwę. To może być dzień przerwy, to może być godzina przerwy, a to może być 10 minut przerwy. Ale zróbcie sobie tą przerwę, żeby właśnie pomedytować, wyciszyć umysł, wziąć kilka głębokich wdechów, nie wiem, posłuchajcie jakiejś muzyki relaksacyjnej, tak? Zanim podejmiecie jakąś decyzję,
ważne jest, żeby to zrobić, żebyście nie podjęli decyzji takiej, wiecie, na szybko, bo nie wiem, dobra, to niech będzie to, tak? Tu musi być decyzja zgodna z wami, tak? Dobra, co tu nam jeszcze wypadło? Be fearless and bold. No właśnie, bądź nieustraszony, bądź taki otwarty na te nowe zmiany. O to chodzi. Dobra, to co moi drodzy? Jeżeli macie jakieś pytania, to wybierzcie sobie 1, 2, 3. Ja już wam losuję karty z odpowiedziami. Odpowiedź numer 1 jest. Odpowiedź numer 2 już wyleciała. To biorę. I odpowiedź numer 3. Chcesz? To chodź. Dobra. Wybrane? Mam nadzieję, że wybrane. Odpowiedź numer 1 brzmi: decyzja należy do ciebie. Odpowiedź numer 2 brzmi: nie przestawaj. I odpowiedź numer 3 brzmi: sytuacja się polepszy. Dobra. To by było na tyle, grupa numer 2. Mam nadzieję, że rezonowało, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A ja wam dziękuję serdecznie, życzę udanego tygodnia i przechodzę do grupy numer 3. Dobra, ta jest i tasujemy kartę dla grupy numer 3. Chyba muszę wziąć kąpiel w soli, wiecie? Bo potrzebuję jakiegoś oczyszczenia. Kąpiecie się czasem w soli? Jeśli nie, to polecam. To jest super sposób, żeby oczyścić się energetycznie. A, tak, 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 tak. Na zdrowie, misiu. A psiczku ty mój. Witam was serdecznie, grupa numer 3, jeżeli wybraliście tą talię, czyli Anima Mundi Tarot i nasze piękne fioletowe piórko, no to kochani, to jest wasze czytanie na przyszły tydzień, czyli od 11 do 17 października. Zobaczmy, co u was. Talia jest oczywiście przetasowana, ją tylko przełożę. No i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Cóż miłego się może wydarzyć, a na co uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra. I oczywiście karta opiekuńcza. Ale wyleciało. Medytacja. Macie to samo, co grupa numer 2. To samo. Medytacja. Zrób mały krok wstecz. Wsłuchaj się w głos swojej duszy. Dobra. Czekajcie, wezmę jeszcze łyczkę. I lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Król Pentakli. Bardzo fajna energia. Konkretna, uziemiona, skupiona na bezpieczeństwie, na stabilizacji, na budowaniu swojej przyszłości. Część z was może być mocno skupiona na pracy w przyszłym tygodniu, na poszerzaniu swoich horyzontów, na budowaniu właśnie środków, być może na jakichś oszczędnościach, zakładaniu jakichś kont oszczędnościowych, czy cokolwiek, na poszerzaniu swojej firmy, czy swoich umiejętności, które mogą doprowadzić do jakichś awansów, tak? Także mocno skupieni możecie być na pieniądzach, bądź po prostu na tej stabilizacji w życiu osobistym, może na budowaniu stabilnego związku, może na dzieciach, może właśnie na rodzinie, może na rozwoju własnym, tak? Wkładaniu, że tak powiem, inwestowaniu w siebie, żeby wzrastać, tak? Także bardzo fajna, stabilna energia.
Dobra, cóż miłego się może wydarzyć? As mieczy. Jakaś iluminacja, jakaś prawda, bądź jakiś nowy początek. Asy zawsze przynoszą nowe możliwości. Przynoszą szanse, które jak wykorzystamy, mogą fajnie wzrastać. As mieczy przynosi pomysły, przynosi prawdę, przynosi rozmowę, przynosi jakieś idee, przynosi jakąś klarowność, tak? Także, no, szykuje się ciekawy tydzień. Zobaczmy ten as mieczy. Cóż to za prawda do Was przyjdzie? Cóż to za jakiś nowy pomysł, nowy projekt? Cóż to za iluminacja? Wow, cesarz. Możecie mieć tu z baranem do czynienia, albo Wy jesteście spod znaku barana, ale chodzi, kochani, o wzrost, o jakieś wyższe wartości. Szóstka buław, o zwycięstwo. No, 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 no. Wisielec, dziewiątka kielichów. Moi drodzy, cóż to, coś... Kochani, patrzycie na coś z całkiem innej perspektywy, bo mamy tego wisielca. Wygląda na to, że może był jakiś okres takiej posuchy, takiego przestoju, takiego zastoju w Waszym życiu, ale to był ważny okres, żeby spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy. Być może na swoje marzenia, być może na jakieś oczekiwania, być może na swoje jakieś podejście do życia, tak? Kochani, wygląda na to, że mówię, rozpoczyna się dla Was coś tutaj nowego. Część z Was uświadomi sobie jakąś prawdę albo przyjdzie do Was jakiś właśnie pomysł, jakaś idea razem z tym asem mieczy, coś całkowicie nieszablonowego, coś całkowicie takiego innego, że tak powiem, o czym w życiu byście wcześniej nie pomyśleli. Co, kochani, będzie szansą na zbudowanie swojego imperium? Część z Was decyduje się tutaj na założenie własnej firmy albo na wprowadzenie jakichś nowych pomysłów, żeby zbudować własną firmę, które, kochani, prowadzą do sukcesu, tak? Do spełnienia Waszych marzeń. Mamy dziewiątkę kielichów na spodzie. Piękna energia. Część z Was tutaj dostanie jakąś propozycję być może współpracy z kimś, z jakimś szefem albo sami tutaj wejdziecie na stanowisko jakiegoś kierownika czy coś i, kochani, tutaj, no co Wam mogę powiedzieć? No tutaj idziecie w stronę sukcesu, w stronę spełnienia, dobrych finansów, satysfakcji. No cesarz to jest ta energia lidera, energia dowódcy. Więc mówię, dla części z Was może to być kwestia właśnie awansu, bądź rozpoczęcia własnej firmy, działania własnej firmy, własnej działalności, bądź wprowadzenia właśnie jakichś nowych idei właśnie do swojej działalności, które prowadzą Was do sukcesu. To będzie coś całkowicie takiego, mówię, nieszablonowego. Coś całkowicie innego, z czym wcześniej nie mieliście do czynienia. To będzie całkowicie nowe spojrzenie na świat, tak? Ale, kochani, tak jak mówię, idziecie tutaj po dziewiątkę kielichów. Także tu nie ma co się zastanawiać, tu trzeba działać, moi drodzy. Nawet jeśli, powiem Wam tak z tą dwójką mieczy, jeżeli wcześniej właśnie mieliście coś takiego, że mieliście tą opaskę na oczach i nie wiedzieliście, w którym kierunku pójść, co da Wam szczęście, co da Wam satysfakcję, w tym tygodniu pojawi się coś. To może być pomysł z Was, to może być pomysł z zewnątrz, to może być jakaś informacja, jakaś wiadomość, jakaś wskazówka od wszechświata, która da Wam tą klarowność. Czym jest to, w co chcecie zainwestować? Co jest tym Waszym spełnieniem marzeń? W którym kierunku chcecie pójść, żeby stać się tym cesarzem, tak? Piękna energia właśnie rozwoju, wzrostu. Ale nie mogę nie wspomnieć, że dla części z Was to może być kwestia rozwoju relacji. To może być kwestia właśnie wejścia na wyższy poziom. To może być kwestia jakiejś rozmowy z partnerem, która da Wam jakąś klarowność a propos tego, co chcecie w przyszłości zbudować, jak chcecie to zbudować, gdzie widzicie swój sukces, tak? Spojrzycie być może na siebie z innej perspektywy, tak? Ale dojdziecie do pięknych wniosków razem, do takiego nowego etapu w Waszym życiu, który prowadzi Was do spełnienia marzeń. Do spełnienia marzeń, tak? Jeżeli, kochani, z kimś się spotykacie i to jest świeża znajomość, taka bardziej na razie na luzie, albo w ogóle jesteście singlami, w tym tygodniu może zaskoczyć Was jakaś prawda, jakaś wiadomość od osoby, która jest z Wami zainteresowana, która chce z Wami budować tutaj coś stabilnego, coś większego, coś pięknego. Także to będzie obrót o 180 stopni, to będzie coś, czego się w ogóle nie spodziewacie, ale o czym w głębi duszy naprawdę marzycie, tak? Super. Dobra, na co uważać, zobaczmy. Rycerz mieczy. Uważajcie, kochani, przed takim działaniem bez pomyślunku. Rycerz mieczy jest najszybszym rycerzem w tarocie, tak? On działa bardzo impulsywnie. On nie myśli, tylko działa. No a później zastanawia się nad konsekwencjami. Także
Tutaj bym powiedziała, że właśnie kierujcie się bardziej tą energią króla pentakli. Król pentakli zastanowi się 5 razy, zanim podejmie decyzję, ale jak już się zdecyduje na coś, to on idzie w tym kierunku. Rycerz mieczy jest chwiejny. On tak, tu zadziała, tu działa, tu jednak się zmieni zdanie i tak dalej. Także kochani, tutaj uważajcie nad takim impulsywnym działaniem w kierunku kogoś, czegoś, przed pochopnym podejmowaniem też decyzji. Uważajcie też właśnie na ewentualnie język, słownictwo i relacje z innymi, ponieważ rycerz mieczy może świadczyć, że będziecie trochę w kłótliwym nastroju, będziecie szukać zwady, albo inni będą was, wiecie, tutaj tak zaczepiać i te szpileczki wbijać, gdzieś tam jakieś ranki otwierać. Także uważajcie tutaj, żeby trzymać te swoje nerwy na wodzy, te emocje na wodzy, żeby też nie powiedzieć za dużo, żeby nie zrobić jakiegoś takiego niemądrego kroku naprzód, tak? Właśnie, zrób mały krok wstecz. Także tutaj zanim podejmiecie jakąś decyzję, albo wywalicie komuś jakąś prawdę, albo powiecie coś nieprzyjemnego, to zróbcie ten mały krok wstecz, żeby właśnie wsłuchać się w głos swojej duszy i dowiedzieć się, który kierunek jest dla was dobry, albo czy warto tutaj się z kimś kłócić, albo czy warto, nie wiem, robić coś tak na łeb, na szyję, tak? Także mały krok wstecz czasami jest bardzo, bardzo pomocny. Dobra, co w miłości? Zobaczmy. Czwórka buław. Aha, tu jest szóstka buław, dobra, czwórka buław, kochani. No karta 11-11, czyli karta bratniej duszy, karta związku z przeznaczenia, karta małżeństwa, karta stabilizacji, karta założenie rodziny, kupno domu, spotkania właśnie bratniej duszy, kogoś do związku, karta zaręczyn, ślubu. Kochani, wszystko co stabilne, wszystko o czym marzycie, jeśli chodzi o stabilizację w związku, to idzie w tym tygodniu. Czwórka buław. Zobaczmy tą czwórkę buław. Patrzcie, jak pięknie te buławy kwitną na tej karcie. Dziesiątka mieczy. Kończy się jakiś trudny etap w waszym życiu. Trójka pentakli. Zaczyna się piękna współpraca. Dobra relacja. Czwórka mieczy. Wiecie co, powiem wam tak, bo tutaj właśnie jest ta czwórka mieczy, może oznaczać, że albo byliście w trakcie jakiejś separacji z partnerem, albo był brak kontaktu, brak rozmów, ponieważ mogło wydarzyć się coś między wami trudnego. Mamy dziesiątkę mieczy. Dziesiątka mieczy może świadczyć, że doszło w ostatnim czasie między wami do jakiejś kłótni, do jakiejś sprzeczki, do jakiegoś takiego właśnie trudnej wymiany zdań. Może gdzieś poróżniliście się w aspekcie, nie wiem, kupna domu, założenie rodziny, w jakiejś a propos przyszłości, tak? I było dużo słów przykrych powiedzianych. Mam wrażenie, że tutaj te miecze wbite w plecy to świadczą o tych słowach, które padły między wami i mogło to być po prostu trudne do przejścia. I potrzebowaliście przerwy. Mamy czwórkę mieczy, czyli potrzebowaliście jakiejś przerwy, odseparowania się, zastanowienia się, tak? Zaleczenia też swojego serduszka, tych emocji. I kochani, jesteście teraz otwarci na komunikację i na nowy rozdział w waszym życiu. Mamy asa kielichów pod spodem. Coś, czego nie dostrzegaliście wcześniej, teraz jest dla was jasne, teraz jest dla was klarowne. Znowu mamy ten as mieczy, który wyszedł w tym, co dobrego się wydarzy. Ktoś tutaj zdecyduje się na przeprosiny, ktoś zdecyduje się na wyjawienie swoich uczuć, prawdy. Także, moi drodzy, mówię, w stałych związkach zapanuje harmonia, równowaga, czwórka buław, stabilizacja. Tu się tworzy piękna współpraca. Mam wrażenie, mówię, że to, co wcześniej było kłótnią i to, co spowodowało gdzieś tam odseparowanie się od siebie, albo te ciche dni, albo takie, wiecie, poczucie, że nie, ja teraz nie chcę z tobą gadać, bo ja muszę, wiecie, ułożyć sobie pewne sprawy w głowie, to kochani, teraz jesteście otwarci właśnie na tą komunikację i na szukanie nowych rozwiązań w swoim związku, tak, żeby stworzyć tą fajną współpracę, fajny związek, dobry związek. Także, kochani, mówię, tutaj dialog będzie się układał dobrze, będziecie planować na przyszłość, co dalej, kolejne kroki, będziecie w tej energii króla pentakli, także będziecie dużo myśleć o przyszłości, dużo rozmawiać o przyszłości i mówię, super, super współpraca, tak? Bardzo, bardzo dobry dialog, dobra komunikacja między wami. Więc mówię, cokolwiek tutaj się nie wydarzyło między wami, zostanie zaleczone w tym tygodniu, dojdziecie do porozumienia, ponieważ no, mimo że jesteście różni, kochani, no bo jesteście różni, no wiadomo, że jesteście, ale potraficie, macie jeden cel, macie jeden wspólny cel, tak? I nawet jeśli macie inne postrzeganie tego celu, to pięknie tutaj dochodzicie do wspólnych wniosków i opracowujecie wspólny plan, żeby połączyć mój pomysł, twój pomysł w jedną całość, tak? Bardzo fajnie.
Powiem wam tak. Dla moich singli, tak? Jeżeli wy w ostatnim czasie tutaj zaczęliście się z kimś spotykać, o może tak, dla tych, którzy są w takim świeżutkim związku dopiero co, mam wrażenie, że było w was bardzo dużo takich lęków i obaw ze względu na jakieś przeszłe relacje, które miały miejsce. Jakieś wasze serduszko było jeszcze nie do końca takie uleczone. Dużo obaw w tym wszystkim, że znowu zostaniecie zranieni, że znowu ktoś wam bije w nóż plecy, że znowu coś nie pójdzie, tak? Ale kochani, mam wrażenie, że w tym tygodniu padnie ze strony tej osoby, z którą tutaj zaczynacie randkować, spotykać się i tak dalej, to może być związek na odległość, to może być związek taki internetowy, albo to może być świeży związek, z którym tutaj randkujecie, z tą osobą jest dużo komunikacji między wami, tak, wiadomości, SMS-y, telefony i tak dalej. Jakaś rozmowa będzie właśnie w tym tygodniu między wami, która da wam właśnie taką klarowność a propos rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliście. I mam wrażenie, że otworzycie się na tą miłość, otworzycie swoje serce na tą miłość, na tę nową relację, na ten związek i na tą współpracę z tą osobą, tak? Także, kochani, zaczynacie budować coś fajnego na przyszłość. Ja nie mówię, że to już jest wielka relacja, wielkie love, nie wiadomo co, ale tutaj zaczynacie budować coś stabilnego. Karta 11-11, czwórka buław świadczy o tym, że naprawdę jesteście bratnimi duszami i możecie zbudować fajny, realny związek stabilny na przyszłość, jeżeli tutaj będziecie otwarci wobec siebie, otwarci zainwestować w tą relację, pójść na jakieś kompromisy, pójść na jakieś ugody, żeby wiecie, stworzyć coś wspólnego po prostu, solidny fundament. No a dla moich singli, którzy kompletnie się z nikim nie spotykają, moi drodzy, widocznie byliście tutaj w trakcie naprawdę leczenia swojego serca po jakiejś trudnej relacji, która zakończyła się smutkiem, która wywarła, no to wywołało u was trudne emocje, bardzo, bardzo trudne emocje. Ale kochani, jesteście w fazie uleczenia i mam wrażenie, że jesteście teraz gotowi pomału na otwarcie się właśnie na nową osobę. Pomału zaczynacie tęsknić za bliskością drugiej osoby, za komunikacją z tą drugą osobą. No i mam wrażenie, moi drodzy, że szczególnie jeżeli tutaj zamierzacie się zapisać na jakiś portal randkowy, jakoś tak to widzę, kochani, w tym tygodniu, no to możecie tam spotkać kogoś bardzo, bardzo interesującego właśnie do stałego związku. Do stałego związku. Albo jeżeli wybieracie się w jakąś podróż. Więcej wychodźcie na zewnątrz, mam wrażenie. Więcej wychodźcie na zewnątrz, więcej otwieracie się na świat, więcej spacerujcie, a mówię, może czeka na was tutaj jakiś as kielichów, kochani. Czeka na was jakaś nowa znajomość, która ma szansę dojść do tej czwórki buław, jeżeli tylko postawicie na współpracę, na komunikację, na tą równowagę po prostu w tej relacji. Mhm. Są fajne szanse, bardzo fajne szanse na przyszłość. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. As pentakli. Nowe inwestycje, nowe początki, nowe jakieś takie zapuszczanie korzeni, być może nowa praca dla niektórych z was, być może właśnie tutaj narodziny dziecka, bądź ciąża, tak? As pentakli zawsze mi się kojarzy z tym ziarenkiem, który zostaje zasiane w brzuszku mamy, tak? Także dla niektórych z was to może być właśnie taka informacja, że ktoś z waszych rodziny się spodziewa tutaj dziedziusia, bądź wy. No zobaczmy, albo że ktoś zaczyna jakąś nową drogę zawodową, nowe życie, może chodzić o zainwestowanie w rozwój waszych dzieci, tak, a propos właśnie przyszłości, w szkołę, w kursy, w dodatkowe zajęcia, zobaczmy, królowa kielichów, rak, ryby, skorpion, dojrzała emocjonalnie energia, opiekuńczość, dwójka pentakli, zachowanie równowagi, bądź jakieś decyzje do podjęcia i piątka mieczy, lęki, walka, No i znowu ten as mieczy na spodzie, kochani. Co wam powiem? Moi drodzy, jeżeli tutaj jesteście teraz właśnie na takim, można powiedzieć, też o rozdrożu, tak staracie się tutaj utrzymać równowagę, ale nie bardzo wiecie, w co konkretnie zainwestować, czy to jest związek, czy relacja, czy praca, czy jakaś przyszłość, czy szkoła, w którą chcecie tutaj pójść, kierunek studiów, cokolwiek, tak? Jeżeli żonglujecie tutaj właśnie jakimiś decyzjami i nie możecie zapuścić korzeni w jednym, mam wrażenie, że to jest przez to, że albo skupiacie się na niewłaściwych pobudkach,
Być może, jeżeli to jest sprawa finansowa, kierujecie się tutaj, wiem, jakąś wygraną, albo właśnie wyższym zarobkiem, chociaż są niekomfortowe warunki, cokolwiek, tak? Mam wrażenie, moi drodzy, że tutaj nie dostrzegacie jakiegoś aspektu, jakiejś prawdy. I jest w waszym otoczeniu ktoś, kto wam pozwoli tutaj dostrzec tą prawdę, kto wam pozwoli dostrzec ten kielich, który tutaj nie dostrzegacie w wyborze tej ścieżki. Nie wiem, czy to było jasne, co powiedziałam, ale jest wokół was ciepła, taka dojrzała, z mocno taką uzdrawiającą energią osoba, która pozwoli, która daje wam takie ukojenie, taki spokój, która nawet jak jesteście właśnie w stresie, w nerwach, to potrafi, tak wiecie, podejść do was z miłością i tak was właśnie uspokoić. I ta osoba ma tutaj ogromny wpływ na też na wasze decyzje, tak? Mam wrażenie, że też na was, właśnie działa tak kojąco na was, że w momencie, kiedy piętrzy się was dużo lęków, dużo stresów, dużo takich trudnych sytuacji, w momencie, kiedy czegoś nie dostrzegacie, ta osoba przychodzi tutaj, żeby zrównoważyć sytuację i uświadomić wam jakąś prawdę, której nie dostrzegaliście wcześniej, tak? Nie wiem, czego to dotyczy, także mówię bardzo ogólnie, ale mówię, tutaj uda wam się dostrzec coś, dzięki tej osobie dostrzec coś, czego wcześniej nie dostrzegaliście i dzięki temu tutaj ten as pentakli zostanie wykorzystany, to ziarno zostanie zasiane na przyszłość, na waszą stabilną przyszłość. Dobra, praca i finanse, zobaczmy co tutaj. Szóstka mieczy. No, kurde, grupa numer 3. Cóż tu się u was dzieje? No szóstka mieczy, cóż może świadczyć? Może świadczyć o przeprowadzce, może świadczyć o podróży, może świadczyć o zmianach, tak, które idą na lepsze. Może świadczyć o uspokojeniu myśli, jeżeli w ostatnim czasie było dużo właśnie konfliktu wewnątrz was, dużo tam główkowania, stresów, takich wiecie, o Jezu, co zrobić. W końcu te wasze myśli płyną w spokojne wody, w końcu się uspokajają i w końcu przychodzi ta klarowność. As mieczy, dokładnie wiecie, w którym kierunku chcecie zmierzać. Bardzo ładna energia. Zobaczmy tą szóstkę mieczy. Wow. No wiadomo, w którym kierunku chcecie zmierzać. W kierunku dziesiątki pentakli, czyli pełnej stabilizacji. Co nam wyskoczyło tutaj? Ósemka mieczy. No, czułam tą ósemkę mieczy, czułam. O, i umiarkowanie, i as buław! No, moi drodzy, macie tutaj wsparcie z góry, naprawdę. Jeżeli, powiem wam tak, może to brzmieć dziwnie, może to was tam, nie wiem, cokolwiek, no nieważne, nie będę się tłumaczyć. Ale kochani, jeżeli czujecie zagwózdkę, jeżeli czujecie, że coś was blokuje, że nie potraficie podjąć jakiejś decyzji, że nie wiecie, jaki ruch wykonać, pomódlcie się. Pomódlcie się albo porozmawiajcie ze swoim wyższym ja, z Bogiem, z aniołami, z przodkami swoimi, z kimkolwiek, ze sobą w lustrze, tak? Porozmawiajcie po prostu, starajcie się uspokoić i porozmawiać, tak? Poprosić o pomoc również z góry, o jakąś wskazówkę. Wasi aniołowie nad wami czuwają, tak? Żebyście podejmowali właściwe decyzje, żebyście szli we właściwym kierunku. I to jest piękne. Zachowajcie w tym wszystkim cierpliwość, spokój, równowagę, tak? Ponieważ, mówię, jesteście na właściwej drodze. Kochani, szykuje się jakiś nowy etap. Dla części z was to może być wyjazd za granicę, to może być po prostu zakończenie pracy w jednej firmie, rozpoczęcie w drugiej, to może być zakończenie pracy dla kogoś, rozpoczęcie własnej działalności, ale kochani, przed wami świat się otwiera, tak? Świat się otwiera. Nowy pasjonujący początek, nowe idee, nowe pomysły, nowe działania, nowe współprace z innymi. Kochani, które prowadzą do dziesiątki pentakli, czyli do pełnej stabilizacji finansowej, do takich pieniążków, dzięki którym będziecie mogli utrzymać rodzinę, a jeszcze odłożyć dla wnuków i dla przodków. Być może budujecie, kochani, swoją własną firmę. Ta firma będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie, tak? Także tu nie ma co się zastanawiać, tu nie ma co główkować, tu nie ma co się blokować. Tu trzeba działać zgodnie ze sobą, bez tutaj szarży, na spokojnie, inwestować w swoje idee, inwestować w swoje pomysły, nie bać się zmian, tak? Ponieważ te zmiany prowadzą ku spokojowi, tak? Ku słońcu, ku szczęściu, ku bezpieczeństwu. No, mówię, dla niektórych z was to może być drastyczna zmiana, dla niektórych z was to może być kwestia naprawdę wyjazdu gdzieś za granicę, przeprowadzki, cokolwiek. Ale to jest szansa na dziesiątkę pentakli. Więc tu nie ma co główkować i się zastanawiać i się blokować, tak? Tylko trzeba działać zgodnie z tym,
z tymi propozycjami, które daje wam wszechświat. Trzeba je po prostu wykorzystać, tak? Wow. Super. Dobra, i rady dla was. Trójka mieczy. Powiedziałabym tak, no trójka mieczy to jest ten ból, zawód, tak? To jest to cierpienie. I to jest to, co może was blokować przed otworzeniem się na nową miłość, na nowe współprace, na nowe możliwości. To jest ten ból z przeszłości, który został wam zadany. To są te lęki, to są te blokady, to są te straty ludzi, straty finansowe, straty czegokolwiek, tak, które wydarzyło się w przeszłości w waszym życiu. To jest to, co może was blokować. Smutek, lęk, i po prostu przeszłość. Nie pozwólcie, żeby to was blokowało. Jeżeli czujecie właśnie te lęki, czujecie obawę, że jakaś sytuacja się powtórzy, że znowu zostaniecie zranieni, znowu zostaniecie skrzywdzeni, znowu coś się nie ułoży, znowu coś nie wyjdzie tak, jak tego chcieliście, zróbcie ten krok wstecz, tak? Przeanalizujcie, co się wydarzyło wtedy i jakie ewentualnie lekcje możecie wyciągnąć na przyszłość, tak? Żeby tych błędów z powrotem nie powtórzyć, tak? Nie pozwólcie, żeby przeszłość was blokowała, żeby lęki was blokowały. Ja sobie dołożę jeszcze jedną kartę do tej trójki mieczy tutaj, jako radę waszą. No właśnie, rycerz buław. Działajcie z odwagą, idźcie do przodu. A, i na spodzie macie cesarzową, bo idziecie w stronę rozwoju, stabilizacji, wzrostu, tak? Bogactwa. Pewności siebie. Budowanie własnego imperium, rodziny, stabilnego związku. Super. Także działajcie, kochani, z pasją, z odwagą. Nie bójcie się. Mówię, macie wsparcie z góry. Cokolwiek tutaj nie zrobicie. Super. Dobra, to co? Na koniec zwierzaczek dla was. O, dwa. No dobra, dwa. Pierwsza pantera. Claim your power. No właśnie, naznacz swoją moc, tak? Odzyskaj tą swoją moc. Bądź tą panterą. Odnajdź w sobie siłę do działania, do sięgania po swoje marzenia. 44. To jest karta, to jest numer mówiący właśnie, że macie wsparcie swoich aniołów, kochani, tak? Że odzyskajcie swoją moc. I co mamy? Mamy wilka. Turn knowledge into wisdom. No właśnie, zamień tą swoją wiedzę w mądrość. Tą swoją wiedzę, którą wyciągnąłeś z przeszłości, również na podstawie niepowodzeń, bólu, rozczarowania. Zamień ją w swoją mądrość, tak żeby ją wykorzystać na swoją korzyść, żeby budować swoją stabilizację, budować lepszą przyszłość, żeby sięgać po marzenia. Piękna, piękna energia. Na spodzie mamy, no właśnie, mamy koale. Spirit has a plan. No właśnie, góra, kochani, wszechświat, Bóg, wasi aniołowie mają dla was plan. Mają na was konkretny plan i wygląda na to, że idziecie według planu, także nie lękajcie się, macie wsparcie z góry, wszystko idzie we właściwą stronę, po prostu we właściwą stronę. Dobra, moi drodzy, to co, 1, 2, 3, jeżeli macie jakieś pytania, już losuję dla was odpowiedzi, wybierzcie sobie numerek 1, 2 lub 3. Ok, jedyneczka jest, dwójeczka jest. I trójeczka jest. Dobra. Wybrane? Mam nadzieję, że wybrane. Odpowiedź numer jeden brzmi: podejmij działanie. Tak jest, mój rycerzu buław. Podejmij działanie. Odpowiedź numer dwa: polepszenie. Polepszenie. I odpowiedź numer trzy: sukces! Kochani, piękne odpowiedzi. Nie wiem, o co pytaliście, ale mam nadzieję, że te karty również wywołały uśmiech na waszych twarzach, tak jak właśnie na mojej przed chwilą. Także brawo. Cudowne czytanie. Zapowiada się bardzo pasjonujący tydzień. Mówię, nie pozwólcie tylko, żeby jakieś braki, lęki, strachy blokowały was przed pójściem naprzód, przed właśnie odniesieniem sukcesu, tak? Dobra, to by było na tyle, kochani. Trzymajcie się cieplutko, życzę wam powodzenia. No i do zobaczenia za niedługo. Buziaki. Pa, pa.